3, 2, 1. W sobotę 29 sierpnia w Ząbkowicach Śląskich odbył się bieg na 10 km, czyli Ząbkowicka Dycha. Dycha Ząbkowicka po raz drugi wystartowała w Ząbkowicach Śląskich. W tym roku o 100% zwiększyła się liczba uczestników. Z tego się bardzo cieszymy i bardzo dziękujemy każdej osobie, która zgłosiła swój udział i wystartowała. W zawodach wystartowało prawie 500 uczestników z Polski i z zagranicy. Cieszy mnie również fakt, że wszyscy dobiegli, czyli wszyscy, którzy spotkali się na starcie, również spotkaliśmy te same osoby na mecie. To ważne jest, ponieważ wiemy, że każdemu życzymy jak najlepiej, aby pokonał tą dobrą, malowniczą i ciekawą trasę, jaką przygotowaliśmy. Z Ząbkowicką Dychą zmierzył się również wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz. To jest moja druga dziesiątka w życiu. Kilka miesięcy temu biegłem na tym dystansie w Warszawie. No i postanowiłem, ponieważ blisko mojego rodzinnego miasta, sprawdzić się również w Ząbkowicach. Zrobiłem rekord życiowy o minutę szybciej niż kilka miesięcy temu, także jestem szczęśliwy z tego, że udało się dobiec w tak dobrym czasie. Moda na bieganie w Polsce jest coraz silniejsza, coraz więcej osób biega. Możemy się cieszyć, bo to jest korzystne ze wszech miar dla zdrowia, dla tężyzny fizycznej. Dlatego wszyscy, którzy wystartują, są zwycięzcami. Wszyscy, którzy dobiegną, są zwycięzcami podwójnie, bo to się najbardziej liczy. Tu się walczy z samym sobą, nie o miejsca i dobiegnięcie do mety daje naprawdę olbrzymią satysfakcję. Trasa biegu nie należała do najtrudniejszych, lecz mimo to były momenty, które wymagały sporego wysiłku. Było kilka podbiegów, tym samym było kilka zbiegów, dlatego że startowaliśmy mniej więcej w tym samym miejscu, w którym była meta. No i oczywiście te fragmenty podbiegów były najtrudniejsze, no ale kilometr po kilometrze i 10 udało się zrobić. Być może w przyszłości będzie szansa na nieco dłuższe dystanse. Było ciężko, ale jakoś dałem radę. Trasa bardzo wymagająca. No, wiatr przeszkadzał troszkę, ale bardzo fajny bieg, bardzo fajna organizacja i dobrze jest zorganizowana impreza. Moim największym osiągnięciem było 2 lata temu Mistrzostwo Polski w biegach górskich i startowałem wtedy również w Mistrzostwach Świata w biegach górskich w Krynicy Zdroju w kategorii junior. No, aktualnie jestem wicemistrzem Polski w biegach górskich stylem anglosaskim góra-dół. Pogoda super, trasa super, porównanie do zeszłego roku naprawdę dużo lepsze warunki, dlatego że temperatura odpowiadająca, troszkę deszczu, trochę wilgoci, bardzo fajnie. To jest druga edycja i drugi raz jesteśmy tutaj z Wami. My, czyli taka ekipa, która reprezentuje naszą firmę Twój Uśmiech z Dzierżoniowa, tworzymy taką małą grupkę osób, które zbierają się kilka razy w tygodniu i pobiegamy kilka kilometrów, tak aż do Dychy, żebyśmy mogły brać udział właśnie w takich fajnych biegach organizowanych tutaj na naszym terenie. Bieg był stosunkowo łatwy, ale no każde 10 km trzeba dać siebie wszystko, tym bardziej, że było kilka podbiegów, finisz, ostatnie 200 metrów to jeden wielki, długi podbieg, także trzeba było dać siebie wszystko, ale mimo wszystko zmęczenie po przekroczeniu linii mety, to każdy zawodnik powie, odchodzi w zapomnienie, atmosfera, euforia, wszystko robi swoje. To był mój drugi bieg ząbkowicki, mam nadzieję, że kolejne biegi także będę w nich uczestniczył. 12 miejsce, nie wiem czy złe, czy super, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Tym razem organizatorzy biegu przygotowali konkurencję dla wszystkich grup wiekowych, łącznie z najmłodszymi zawodnikami. Jestem laureatką biegu dziecięcego. Dystans trwał niecałe 200 metrów, ale się cieszę, że pokonałam ten dystans. W sumie tato mnie nakłonił do tego, ale w sumie to jest moje takie drugie zawody. A ogólnie biegam sobie na stadionie od jakiegoś roku. W biegu na 250 metrów było nawet trochę trudno. Nie znałam trasy, ale przebiegłem. Mieszkam w Kłodzku, więc w Kłodzku na bieg serca biegłem. To jest mój drugi bieg, jaki biegłem.
Bieg na 10 km był również integralną częścią obchodzonego w tym czasie ząbkowickiego weekendu z Frankensteinem. Dycha Ząbkowicka jest już wpisana w stały kalendarz wydarzeń gminy Ząbkowice Śląskie i zawsze będzie odbywała się w ostatnią sobotę sierpnia w ramach jakby szerokiego projektu weekendu z Frankensteinem. I już dzisiaj zapraszamy na trzecią Dychę Ząbkowicką za rok. Ja naprawdę obserwując na stronach internetowych to, co dzieje się w Ząbkowicach w ostatnich latach, naprawdę pokazuję Ząbkowice jako wzór miasta, w którym naprawdę mieszkańcy mają dużo szansy na to, żeby aktywnie, w sposób interesujący, ciekawy, rozrywkowy spędzić czas wolny od pracy. To ma olbrzymie znaczenie, dlatego że nastraja ludzi pozytywnie, no i pozwala tydzień, jeśli ktoś w takim rytmie pracuje, przepracować z większą energią po odpoczynku fizycznym, z, jak sądzę, z uśmiechami na twarzach. Ząbkowicka druga dycha przeszła do historii, a organizatorzy zawodów myślą już nad następną edycją, która na stałe wpisała się w kalendarz ząbkowickich imprez.